W 2013 roku po raz pierwszy zapisał się do klubu. W 2016 roku oglądał pierwszy świadomy wielki turniej. W 2020 roku zagrał jako najmłodszy piłkarz w historii na Euro, a w 2022 roku ma swój pierwszy klub zagraniczny, czyli Royal Union Saint-Gilloise, którego stadion bardzo urokliwie położony znajduje się za naszymi plecami. Można powiedzieć, że Kacper Kozłowski na zgrupowaniach kadry jest trochę jak Knypel w hotelu Mafia, nie mylić z Mafią Pruszkowską. No to posłuchajcie, co ten ananas miał nam do powiedzenia. Udało nam się w końcu namówić Kacpra Kozłowskiego, żeby zagościł w food trucku. Kacper, jak pierwsze wrażenia tutaj z pobytu w Belgii? Te miasta są takie dosyć przyjemne, bo gdzieś tam nie ma tutaj za dużego ruchu tak naprawdę, bo ja do tej pory mieszkałem w Lier. To jest takie małe miasteczko. Gdzieś wiadomo, że te uliczki są wąskie i ciężko się przez nie jeździ, ale gdzieś tam pozytywni ludzie tutaj są przede wszystkim i atmosfera w drużynie też jest na miejscu. Bo ty prawko masz ile czasu? Świeży kierowca. Świeży kierowca. Zielonym listkiem. Ja tak. Prawko mam od 2 miesięcy jakoś. O, to widzisz, to świeżynka, to rzeczywiście. Ta. Bo co, przejechałeś chociaż 1000 kilometrów, czy jeszcze nie? Nie, no gdzie? Nie ma szansy. Z 500 może przejechałem, albo z 600, bo gdzieś tam do siebie jeździłem, ale więcej nie ma szans. Bo mówiłeś, że tutaj do Belgii to na lawecie samochód raczej, no tak, że nie, tak. Za daleka trasa, żeby samemu ją machnąć. No, a te cechy, które masz na boisku, to za kierownicą też? Wydaje mi się, że za kierownicą jeszcze lepsze są. I wydawało mi się, że ty właśnie za kółkiem jesteś bardzo ostrożny po tym, wiesz, co się stało wtedy w Szczecinie z chłopakami. Znaczy ja jeżdżę dynamicznie, nie, ale tak ostrożnie, że wiem, kiedy mam zwolnić. Szybko, ale pewnie. Tak, znaczy no, że nie szybko, nie, bo tutaj są ograniczenia takie, że na autostradzie 120 chyba jest, nie? To... Ale wiesz, ten twój wypadek to była taka makabryczna rzecz, jak my się o tym dowiedzieliśmy, to się zastanawialiśmy, jak to wpłynie na twoją dalszą karierę, a zdaje się, że ty masz na tyle, nie wiem, mocną psychikę, czy podejście do życia, którym się nie przejmujesz, że niespecjalnie to miało wpływ na ciebie. Znaczy, powiem wam tak, że jak stał się ten wypadek, nie, i gdzieś tam już jechałem do szpitala, no to ja miałem takie coś w głowie, że to nic poważnego, że za 3 miesiące mamy tam eliminację do Mistrzostw Europy z U17 chyba. Tak. No i że mają mnie wylecieć do tej pory, nie? No bo muszę być, bo to wiadomo, była twoja pierwsza myśl. Tak, bo wiadomo, że mamy mocny team i chcę wrócić do tego momentu, żeby gdzieś tam pomóc drużynie, nie? No ale gdzieś tam pani zrobili mi te wszystkie rezonansy. No jakieś tam USG i to wszystko i powiedziała, że nie jest dobrze, nie? Jakieś tam podejrzenia były, że jest złamana miednica z dwóch stron, jakiś tam kręgosłup, taki duży odcinek. I ja gdzieś tam za bardzo byłem troszkę zmieszany, ale gdzieś tam wiedziałem... No, słuchaj, historia zakończyła się złamaniem 3 kręgów lędźwiowych, gorsetem ortopedycznym i 2 miesiącami rehabilitacji. No to nie brzmi to pozytywnie. Nie, z tego wszystkiego brzmi to pozytywnie. Aha, okej. Okay. Bo słyszałem, że miało być gorzej, ale dobrze, że tylko tyle, nie? Że kilka miesięcy, ten gorset, wiadomo, że gdzieś tam przez ten czas nie było łatwo, bo ze wszystkim musiała mi pomagać mama, tata, moja kobieta i wszyscy dookoła w rodzinie i także gdzieś tam nawet sam skarpetek nie mogłem założyć, bo był ciężar. No ale tak naprawdę no, to skończyło się dobrze. Jedna rzecz mnie bardzo interesuje, bo ty zacząłeś swoją przygodę z klubem w 2013 roku, czyli miałeś 10 lat. Jak na fakt, że jesteś z rocznika 2003, czyli mówimy o czasach, kiedy już była dostępność i możliwość gry w klubie we wcześniejszym wieku, to dość późno. I skąd taka decyzja i dlaczego wcześniej ciebie nikt, nie wiem, nie namówił do tego, żeby zapisać się do klubu? No, powiem szczerze, że gdzieś tam u mnie piłka była, już grałem w piłkę na przykład na podwórku, no to gdzieś tam od 7-6 roku życia, ale jakoś tak nie ciągnęło mnie na początku, żeby gdzieś iść tam do jakiegoś klubu i zaczynać tą swoją historię. Ale... Rodzina piłkarska czy średnio? No tata grał w piłkę, mama tam judo ćwiczyła, no wujek grał w piłkę, no wszyscy coś robili, tak, sportowa. Ale gdzieś tam nikt mnie nie namawiał, no i myślę, że to wyszło na dobre, bo gdyby ktoś mnie za szybko myślę, że gdzieś tam zaczął namawiać, no to mogłoby mi się troszkę to znudzić, no bo wiadomo, jak ktoś, ja jestem takim typem człowieka, jak ktoś mi coś narzuca, no to ja robię na odwrót, bo ja nie lubię, jak ktoś mi coś mówi i... Ale mam nadzieję, że mi się to może zmienić, bo... Czasami może warto... Może po 30, jesteś piłkarzem, którego cechuje duża pewność siebie. Mam wrażenie, czy nie miałeś przypadkiem czasami problemów ze starszyzną w szatni? Nie chcieli cię temperować i gdzieś tam, wiesz, ukrócić twoje zachowanie? Wchodziłem do szatni, jak była taka mocna elita, nie? Że tam był Jarek Fojut, Załuska... No, dobra ekipa. Frączu, taka...
Radek Majewski, no taka starszyzna, taka starszyzna typowa, nie? No to wiadomo, że nie do wszystkich możesz się tak samo odezwać, nie? No jak gadasz sobie z młodym jakimś, no to wiadomo, że możesz sobie pozwolić na więcej, ale jak już do starszego, no to masz ten szacunek. No wiadomo, że ja też się tak za bardzo nie wychylałem w szatni, no bo ja nie jestem takim typem zawodnika, że lubi się gdzieś tam wychylać w szatni i pokazywać, że nie wiem, jestem najlepszy czy cokolwiek takiego. No ja wolę to pokazać na boisku i... Znaczy jak się rozmawia z ludźmi właśnie, którzy trenowali z tobą, to mówią, że ty lubisz podswaniakować, ale tak, że to jest taki urok, tak, że jest w tym taki urok. Ja lubię gdzieś tam lekko coś tam dogryźć, taką szpileczkę wbić, ale zaraz to przekręcam jako żart i nikt nie zwraca na to uwagi, bardziej tam dla śmiechu, a nie, żeby komuś krzywdę zrobić. Nie czujesz się nielubiany czy tam nieakceptowany raczej w szatni? No nie, no wiadomo, że ja w tej Pogoni byłem od 13 roku życia, no to też inaczej jak przychodzi jakiś nowy, a jak już jesteś w tym klubie 5 lat, nie, i gdzieś tam trenujesz i wiadomo, ja też nie byłem tak na początku taki wyszczekany, taki nie, można powiedzieć, no nie byłem takim, wiadomo, że z każdym porozmawiałem normalnie i dopiero później, tak jak już tam zaczynałem więcej grać, no to gdzieś tam ta pewność siebie jeszcze wzrastała mi, nie, i gdzieś już tam, no nie bałem się do kogoś, do wszystkich czegoś powiedzieć takiego, że ktoś by się obraził, no bo też mieliśmy taką pakę, że no, tam mi się nikt nie obrażał. Mieli dystans do siebie, prawda? Tak, mieli dystans do siebie, była dobra atmosfera, nie? To każdy z siebie żartował i nikt nie miał problemu z tym. Ale to prawda, że Michał Żyga na przykład oblał cię wodą, jak mu założyłeś siatkę na treningu? Tak, no i tak mnie to lekko kopnął, tak? Ale tak bardziej dla śmiechu. No, ale no, tak bywa, nie? Jest Kamil Grosicki. Prawda? I to uśmiechnąłeś się, jak powiedziałem to nazwisko, bo to jest też postać kolorowa, ale słyszeliśmy, że jak wchodził do tej waszej szatni, to bardzo spokojnie i bez fajerwerek. Trzymał się tak troszeczkę z boku. Tak, tak. Na początki Kamila były takie, że gdzieś tam porozmawiał, na telefonie gdzieś sobie posiedział, ale tak, nie takie fajerwerki jak jest na teraz. Kadrze, wtedy, na kadrze to już w ogóle, ale teraz też Kamil już jest taką osobą, że nie wiem co wtedy się działo, że Kamil tak spędzał czas przed treningiem, no bo nie spędzał tego czasu tak jak teraz spędza, nie? Bo już ja już odchodziłem z Pogoni, no to Kamil był taką osobą, która nie boi się tam zagadać czy tam pośmiać się. A powiedz, ty się w ogóle interesujesz piłką? Ciebie piłka jako dyscyplina jara, czy...? Powiem szczerze, że gdzieś tam jak jest jakiś mecz w telewizji, no to sobie czasami obejrzę, ale tak żeby jakoś tam sprawdzać wszystkie wyniki tych wszystkich drużyn i gdzieś tam oglądać wszystkie mecze, no to tak średnio, nie? Jakbyś miał powiedzieć na przykład skład reprezentacji Hiszpanii z meczu z Polską na Euro, to... Nie ma szans. Nie ma szans? Nie, nie ma nikogo szans. Nie pamiętasz? Znaczy, no, kogoś bym tam pamiętał, nie? Ale tak nie żeby... Niespecjalnie cię to interesuje. No, na przykład, to jest niesamowite. A zależało ci, żeby zdobyć czyjąś koszulkę, czy też miałeś raczej na to wywalone? No, nie zależało mi, nawet gdzieś tam nie próbowałem, no bo co, po co mi taka koszulka jest? W sensie, fajna pamiątka, ale gdzieś tam pewnie bym gdzieś tam ją włożył w kąt i bym już pewnie o niej nie pamiętał, nie? No tak. Wiadomo, że to są wielcy, wielcy piłkarze, ale tak jak mówiłem, że gdzieś tam... Nie, za bardzo nie traktujesz ich jak bogów, czy tak, jakichś takich bohaterów, do których miałbyś jakąś słabość. Ja myślę też, że na przykład nie za bardzo się interesujesz, kto gra w lidze belgijskiej, jakie drużyny, nie? Myślę, że też podchodzisz tak do rywala. Bo... Ja jestem ciekaw, w jakiej ty grasz drużynie, bo polscy kibice będą potrzebowali takiego tutorialu, jak się wymawia nazwę. Royal Union Saint-Gilloise, tak? Tak jest. Okej, czyli wszystko... Ale szczerze powiedziawszy, to przy tym jak się dowiedziałem o tej drużynie, no to w ogóle nie sprawdzałem Ligi Belgijskiej i w ogóle nawet nie wiedziałem o tej drużynie, że taka jest, nie? Ale jak już się dowiedziałem wszystko, że gdzieś tam awansowali z pierwszej ligi właśnie do tej, gdzie teraz jesteśmy, to sprawdzałem, no to mają fajną pakę, nie? Że gdzieś tam mają fajnych zawodników. I gdzieś tam, wiadomo, że gdzieś tam nie przemawia to, że ktoś tam jest tam reprezentantem Madagaskaru czy tam Malty, no ale gdzieś tam na boisku gdzieś to było inaczej widoczne, nie? Że gdzieś ale to jest, była też jakoś na treningu. No właśnie, bo to jest drużyna taka, która punktuje dlatego, że ma pomysł na mecz i się chowa, gra z kontry, czy to jest drużyna jednak, która ma tę jakość ofensywną i gra ofensywnie? Ty już jesteś w stanie powiedzieć? Ja uważam, że ta drużyna jest taka, że ma dużo indywidualności, okay, ale też jest taką mega drużyną, taka zżyta ze sobą, nie? Że gdzieś każdy pójdzie za siebie w ogień i
i mają pomysł na grę i mają taką mentalność takiego, że chcą w każdym meczu zwyciężać, nie? Że gdzieś ten cel jest blisko i chcą go zrealizować. A jak Ciebie przyjęła szatnia? Bo wiadomo, że dla Ciebie to pierwszy wyjazd zagraniczny, no i musisz nagle wejść do nowego środowiska i się w nim odnaleźć. Dobrze się czułeś od pierwszego dnia? Pierwszy dzień był mój taki, że zacząłem od śniadania, że gdzieś tam przyszedłem na śniadanie z panią kierownik i chłopacy usiedli śniadanie i ja sobie tam podchodziłem, witałem się ze wszystkimi. No i każdy do mnie mówi, czy tam, że cześć, jak się masz, coś tam, czy wszystko w porządku. Ja mówię, że czy potrzebuję jakiejś pomocy, nie? Ja mówię, że fajnie, że, mhm. że fajnie, że ktoś się w ogóle zainteresował i podchodzę do naszego napastnika. Ja no i mówię, o, ten milion, nie? A ja mówię, o, thank you, my friend, coś tam. I mówię, że to jest temat szybki skończony jest, bo jak już zaczyna ten milion, to... No to, tak. No to czujesz się taki, że już się znają, nie? Że... Znają cię i są jakieś oczekiwania wobec ciebie, no wiadomo, wiesz. Wiadomo, że gdzieś tam każdy tutaj jakieś oczekiwanie ma, czy to trenerzy, czy chłopacy z szatni, czy kibice nawet, nie? Bo tak jak wam już mówiłem, że po pierwszej połowie, którą rozegraliśmy, wróciliśmy tutaj na stadion, no to kibice stali z racami, śpiewali. I ciebie też od razu ciepło przywitali. Tak, ciepło przywitali i troszkę porozmawiali, także fajne otoczenie tutaj jest i mam nadzieję, że tak będzie do mojego końca pobytu tutaj. W sztabie szkoleniowym też jest Polak, Artur Kopyt. Miałeś okazję z nim rozmawiać przed transferem, tak, albo już po przyjściu? Przed transferem miałem i teraz po przyjściu. Dużo gadamy, nie? No bo wiadomo, że jak masz trenera Polaka gdzieś tam, no to dużo pomaga i już tam miałem jedno wideo, które oglądałem z nimi. Na swoim komputerze, czy...? Nie na moim. A nie wiem, czy widzieliście to? No właśnie, chciałem się zapytać o to też. Nie wiem, skąd ci ludzie biorą takie farmazony, szczerze. No słuchaj, napisało to The Athletic, to jest takie bardzo poważne źródło angielskie, artykuł o tobie, powołując się na słowa Michała Zachodniego. Rozumiemy historię, że Paulo Sousa dał ci jakiś materiał do analizy, a ty powiedziałeś, że nie miałeś gdzie obejrzeć, bo nie masz komputera. Nie. Nic takiego nie miało miejsca? W ogóle nie było żadnego materiału, nie? Trener... Tam drugi jakiś tam asystent dał mi pendrive'a, że obejrzał sobie film, jak mi się nudzi, jakaś tam iluzja, coś takiego, nie? Okay. Aha, film. Film, a nie jakąś analizę. Wiadomo, że jak mam analizę, no to oglądam ją, no bo chcę się przygotować jak najlepiej do meczu, a farmazon poszedł jakiś niezły taki farmazonik. Straszny. Michał! Bo to Michał, że to sprzedał. Farmazon alert! No i gdzieś tam dostałem ten film, żeby sobie obejrzeć i ja powiedziałem, że nie mam laptopa. Okay. To była taka dłuższa historia, nie mam laptopa, żeby obejrzeć, bo ja wolę tam... Nie wydawać pieniędzy na laptopa, bo wolę sobie, jak mam jakieś pieniądze i wolę sobie oszczędzać, żeby inwestować w mieszkanie. Czyli komputera faktycznie nie miałeś, ale po prostu chodziło o film, a nie o analizę. Tak, nie ten temat w ogóle był, nie? A to była taka dłuższa historia, bo trener wtedy zawołał lewego, nie? Żeby do nas podszedł. No i mówi do lewego, że Kasper nie ma nie ma laptopa. Musisz... A ty masz dużo pieniędzy, Robert. I jakoś tak się połączyło, że Robert, czy kupisz mu laptopa? I Robert się mnie pyta, nie? Czy potrzebuje tego laptopa? Czy ja mówię, że nie potrzebuje, że mi niepotrzebny jest, nie? I gdzieś tam dwa dni później leży u fizy, się masuje i Robert do mnie przychodzi, masz prezent pod pokojem u starszego kolegi, nie? Ja mówię, jaki prezent? On mówi, a czego ostatnio nie miałeś? Ja mówię, no laptopa chyba, nie? On mówi, no to czeka na ciebie przed pokojem. Naprawdę? Ja mówię, tam podziękowałem ładnie, mówię, że fajny gest, no i idę do tego pokoju. Ale to był jego stary laptop, czy nowy ci? Nie, ale z Huawei'a, nie? Także wiedziałem, że coś jest na rzecz, ale no wiadomo, że fajny gest, nie? Nawet czy gdzieś tam dostał za darmo, czy... No oczywiście, ale że pomyślał, tak, wiesz, jakby o tym i zapamiętał. No dokładnie, no i... Natury Robert jest osobą oszczędną, ale tutaj dobrze to wszystko... Tak, ale szczerze, no to zapytałem się Roberta, bo napisałem do niego, że dziękuję za laptopa, mega jest, nie? I napisałem do niego i przyszedł do mnie porozmawiać do pokoju i ja się go pytam, nie? Robert, za ile dostałeś tego laptopa, czy kupiłeś go? On mówi, nie no, coś tam wiesz, ja też nie mogę sobie tak brać tych wszystkich rzeczy, wiesz, nie wiadomo ile, coś tam, wiesz, bajerka się kręciła, no i... I on mówi, to ja mówię, to za ile ty go kupiłeś? On mówi, no nie wiem, tam 4, już tam nie pamiętam, coś tam. A ja wtedy jeszcze byłem w pogoni i gdzieś tam mówię, 4, tak sobie daję do laptopa dla młodszego zawodnika, no to mówię, no fajnie, pozytywnie. Ale to są... Akurat te zachowania Roberta Lewandowskiego wobec młodych piłkarzy, którzy przychodzą do kadry, są powszechnie znane, że on akurat lubi wprowadzać młodych. To jako kapitan robi dobrze. Tak, robi dobrze i ja też z nim długo później gadałem, tak. Nie? Bo ja gdzieś tam godzinkę z nim później gadałem i Robert mi powiedział, że jak będę potrzebował jakiejś pomocy, nie wiem, we wszystkim,
w czym tylko bym nie miał jakieś zawahanie, no to żebym dawał mu znać i on postara mi się pomóc. A już jakieś takie boiskowe rady? Coś ci tam rzucił od czasu do czasu? Bo wiesz, jedna rzecz to się nie słuchać trenera, jak stwierdzasz, że nie, no dobra, co on wie, jak nigdy nie gra w piłkę, a druga rzecz to się słuchać albo nie słuchać Roberta Lewandowskiego, no bo to jednak... Najlepszy piłkarz świata. Dokładnie, znaczy, tak powiem, na marginesie. No powiem szczerze, że na boisku, wiadomo, że poza boisku, tak, poza boiskiem się tak nie rozmawia o takich poszczególnych zachowaniach na treningu czy tam na meczu, ale... Ale na treningu, jak zazwyczaj byłem, Robert był na dziewiątce, ja byłem troszkę niżej, no to gdzieś tam te wskazówki mi dawał i wynosiłem z tego wnioski jakieś, bo wiadomo, że no takie zawodnika, no to... Coś tam widział, coś tam słyszał, tak? No to trzeba się posłuchać, no bo nie dość, że nie wypada, no to no jest jeden z najlepszych na świecie, nie? Praktycznie, no także... No, ale słuchaj, jak ty jako 16-latek wszedłeś do pierwszej reprezentacji Polski, do treningu, to miałeś problem, żeby dostosować się do tego poziomu, czy raczej przyszło ci to bardzo łatwo i gładko? Piłkarsko nie miałem jakiegoś problemu, ale gdzieś tam fizycznie czułem, że mam troszkę taki... Bo też nie byłem do końca jeszcze tam przygotowania, bo byłem pierwsze moje zgrupowanie to było... Jak tam już skończyliśmy ligę chyba i gdzieś tam ja miałem tam 8-9 dni przerwy, no to wiadomo, że gdzieś tam stawiałem bardziej na odpoczynek przez te 8-9 dni, no i wróciłem na to zgrupowanie. No to miałem problem właśnie fizyczny, nie? Ale po kilku dniach już wszystko wróciło tak jakby do normy i czułem się lepiej. Wielu piłkarzy, którzy grali w polskiej ekstraklasie i jechali na zgrupowanie reprezentacji Polski, zwracali uwagę na intensywność gry, jeśli chodzi o te takie już gierki, szybkość i tak dalej, że to jest ta różnica. Dla ciebie to było widoczne, odczuwalne, czy...? Była różnica, ale jakiś czuję się przygotowany na takie coś, okay, nie? Tak, lubisz to. Lubię i lubię taką szybką grę, takie dynamiczne fragmenty. Tak samo jest właśnie tutaj, nie? W Belgii, że ta intensywność się różni bardzo, nie? niż ekstraklasa, bo... I nie przeraża cię, tylko wręcz przeciwnie, tak, trochę nakręca. Tak, nakręcam i właśnie ja lubię takie rzeczy, że szybko coś się dzieje, jakieś kontra zaraz z powrotem, nie? I takie rzeczy mnie rają. A założyłeś komuś dziurkę od razu na treningu w reprezentacji? W reprezentacji? Grzegorzowi Krychowiakowi. Ale jednak, i co, była jakaś reakcja, czy Grzegorz... Znaczy to było tak, że Wojtek Szczęsny mi podał i ja tak przepuściłem piłkę między nogami i... Okej, okay. I on nabiegał za tobą. Nabiegał za mną i on dostał dziurę, nie? I mnie sfaulował. No i później Wojtek, jechaliśmy windą już w fotelu i Wojtek do Grześka mówi... Zresztą, co Grzesiek, bolała cię ta dziurka od młodego koziołka, nie? I ja też tam śmiech, Grzesiek wkurzony troszkę. Tak, tak, a akurat Szczena na pewno to zauważył i w to mu grali. Tak, no, tak, tak. On lubi tam, wiesz, szpileczkę. Taką szyderkę troszkę lubi. Ale zawsze się pytamy też młodych zawodników, którzy byli na zgrupowaniu, czy ktoś zrobił na nim szczególne wrażenie, czy właśnie ktoś ci zaimponował, jeżeli chodzi o umiejętności piłkarskie. Wiemy, że masz dużą pewność siebie, ale może ktoś jednak ci się podobał. No, Piotrek Zieliński. Nie dziwi nas to w ogóle. Przede wszystkim, no, piłkarsko. I widziałeś, że to jest, wow, pan piłkarz? Tak, no widziałem, że gdzieś tam jak ktoś do niego podchodził, no to zaraz szybko odchodził, bo on ma takie szybkie nóżki, że... Naprawdę, no i wiadomo, że Robert, nie? No bo... No maszyna. Wiadomo, to jest maszyna, która z każdej sytuacji strzela ci bramkę praktycznie. A na przykład od takiego Zielka byłeś sobie w stanie coś podpatrzeć i u siebie wprowadzić? Czy to raczej ty tak nie działasz, że tam sobie od kogoś coś ukradniesz, w cudzysłowie mówiąc? Znaczy, ja bardziej staram się... bazować tak jakby na sobie, nie? Ale wiadomo, że jak masz takich zawodników dookoła siebie, no to spoglądasz na nich, nie? I jak widziałem na przykład trening Ziela, no to widziałem, że on ma te szybkie nóżki, nie? No i ciężko się tego nauczyć. To jest wiadomo, co się ma. Nie da, praktycznie nie da się tego nauczyć, no ale wiadomo, że jak się da, no to musisz troszkę czasu poświęcić nad tym, nie? No ale wiadomo, że to był taki główny aspekt, na którym tak jakby też chcę pracować, bo wiem, że to jest fajne, nie? Że to może dać dużo pozytywów w przyszłości. Pamiętam, jak oglądaliśmy ciebie z trybun w Ząbkach podczas meczu Polska-Anglia U17 i wtedy czarowałeś takim jednym zwodem, który się nazywa La Croqueta. To był taki zwód, którego kiedyś używał Laudrup, później Iniesta. Był bardzo popularny w FIFA i zastanawiałem się... Takie to... przełożenie... Tak. I no, skąd to na przykład? Nie wiem, szczerze, tak po prostu mi wychodziło i tam... Nie, że sobie u kogoś podpatrzyłeś, może widziałeś i nawet nieświadomie. Możliwe, no, ale gdzieś tam zawsze lubiałem to, gdzieś tam od małego już jak w Pogoni już zaczynałem grać, no to gdzieś lubiałem ten trik i jak do tej pory zostało.
A zresztą to był mecz, w którym miałeś okazję się zmierzyć z Judem Bellinghamem i Jamalem Musialą, bo oni też wtedy wówczas w zamku grali. Kojarzysz takich piłkarzy? Czy... Tak, tak, kojarzę, nie? Mam, nawet tam na YouTubie, moje, jak wpiszę sobie Kacper Kozowski, no to masz... Amazing mecz... Skills, tak, dansa, tak, dansa Kodugo. I tam masz kilka takich wycinków, że widać, jak ich tam pokręciłem. Proszę. Ale no fajnie, no, fajnie zagrać z takimi zawodnikami, jeszcze szczególnie jak są teraz na takim już wysokim poziomie. No to fajnie sobie obejrzeć takie coś, nie? I ty się lubisz zgrywać ogólnie w tym, co mówisz, bo wiadomo, że jak z tobą się rozmawia, czy można przeczytać z tobą wywiady, to tam czasem taka zgrywa jest. Na przykład mówisz, że no, chcę być najlepszym piłkarzem świata. To jest zgrywa, czy to jest... Nie, nie? Szczerze powiem, że no ja zawsze mówię to, co myślę. Nie? Okay. Ja nie lubię czegoś ukrywać i nie wiem, okłamywać kogoś, no bo... No dzięki temu też pewnie masz czystą głowę, bo tak, cały czas jakby... Wolę być szczery do każdego i jak coś mi leży na głowie, no to powiem. No a jakże mam takie marzenie, że chcę być najlepszym na świecie, no to dlaczego mam nie powiedzieć, jak dostałem takie na przykład pytanie w wywiadzie, że jakie masz marzenia albo cele, no to otwarcie to powiem, nie? Zresztą ty kiedyś cytowałeś Kamila Grabarę, że nie lubisz takiej fałszywej skromności. No dokładnie. To też jest... A Kamil Grabara gdzieś się właśnie imponował, jeżeli chodzi o to swoje podejście do piłki i do mediów? Jak oglądałem te wszystkie wywiady, tam z panem Hajto, tą zadymkę lekką taką, no to gdzieś wiedziałem, że czułem coś tam podobnie do niego, że gdzieś tam może mieć rację, nie? Ale przez czytając niektóre komentarze na temat jego właśnie, to sobie pomyślałem, że nie wiem, czy chcę iść w tym samym kierunku, no tak, nie? Tak, bo... tak, czy to nie jest lekka już przesada, tak, prawda? Tak, znaczy nie wiem, czy chcę iść w tym samym kierunku, ale czułem, że on takie, czułem, że on ma coś takiego, że wie, którego tematu może nie przekroczyć, nie? Że taką ma linię, którą sobie postawił i za bardzo gdzieś tam za nią nie wybiegnie, ale no wiadomo, że trochę kontrowersji ma w sobie. No i to jest fajne, nie? Ciekawy jestem właśnie jeszcze tego Brighton. Czy ty jesteś w kontakcie z ludźmi stamtąd? Czy oni monitorują to, jak ty się tutaj będziesz rozwijać? Czy masz jakiegoś dedykowanego człowieka? To jest klub, który ma 19 zawodników na wypożyczeniu teraz w Europie. Także tak. To jest cała maszyna. Dla każdego piłkarza, który jest wypożyczony, no to jest taka osoba, która się opiekuje, nie? Która się odzywa co jakiś czas, czy czegoś nie potrzebuje. No i to jest fajne, nie? Bo to nie jest tak, że wypożyczają cię, nie interesują się tobą i no bo to wiadomo by było słabe troszkę, nie? I że jak... w czerwcu sobie sprawdzą, no dobra, miałeś tam 5 dobra, już ten już wraca, no dobra, tego weźmiemy, nie? To, tak, tak. A to tak nie wygląda, nie? Że gdzieś tam interesują się i to jest mega pozytywne, no bo inaczej też zawodnik na to patrzy, nie? Jak idziesz na wypożyczenie i ktoś się interesuje, no to wiadomo, że gdzieś tam zależy im na tobie. Konsultowałeś ten transfer na przykład z Kubą Moderem? Pytałeś się go, jak to wygląda w klubie od środka? Była okazja, żeby pogadać na ten temat? Pytałem się Modzia na kadrze. Bo gdzieś tam miałem już temat wtedy Brighton i pytałem się i także mówił mi, że no, że to jest mega drużyna, nie? Że fajnie ze sobą żyją, ale nie ma takiej atmosfery jak w Polsce. Mhm. Okay. W sensie, bo no bo wiadomo, Polska, że... Polska specyficzna. Tak, tak, tak. Ale mówił, że mega fajnie jest, nie? Że miasto jest też w porządku, że nie ma jakichś tam... Nie jest za duże, jest też jakieś tam plaże, ale no wiadomo, w Anglii plaża się nie przyda. No wiesz, to już w jakim miesiącu. No. W tym ciepłym okresie nie jest tak źle. No ale rozmawiałem z nim i wypowiadał się w samych superlatywach, także dlatego też wziąłem zdanie Modzia do siebie i gdzieś tam wybrałem. I tu chyba też przed transferem do Belgii rozmawiałeś z Kubą Piotrowskim właśnie o osobie twojego trenera, bo Kuba też miał okazję z nim współpracować. Konsultowaliście się. I rozmawiałem z Kastim. No wiadomo, że Kasi nie zagrał za dużo, nie? U tego trenera. No ale mam nadzieję, że znowu nie będzie podobnie. No bo... Ale jak się spojrzy na tę jedenastkę Henku z tamtego czasu, to można znaleźć tam... odpowiedź na pytanie dlaczego, bo to była naprawdę mega kwestia. Z Gusłanem Malinowskim rywalizował tak naprawdę miejsce w składzie, który jest teraz ważnym ogniwem Atalanty Bergamo. Słyszałem właśnie. No i dlatego też nie myślę tak, że jak Kasi nie grał, no to ja też nie będę grał, dlatego myślę tak, że on miał mocną taką mega ekipę tam, a wiadomo, ja też mam mocną, ale gdzieś tam ja jestem w stanie się przebić do tego składu, bo... No, ty też kosztowałeś 10 baniek Kaszci, tam z 1,5 miliona chyba, wiesz. No, ale tutaj cena nie gra roli, nie? No, tylko tak, gdzieś tam... Znaczy dla kogoś, kto bierze prowizję, gra. No, może tak. No. Ale powiedz mi, jesteś po debiucie i właśnie ta perspektywa gry w pierwszym składzie, to rozumiem... Kwestia 2-3 kolejek i widzimy Kaspra Kozłowskiego w pierwszym składzie, tak? No bo skoro masz być najlepszy, to... Mam nadzieję, że tak będzie. Na ławce, wiadomo, na że na treningach daje z siebie maksa, nie? I...
jak, nie wiem, po kilku meczach nie będę grał, no to uznam, że ze mną coś jest nie tak, a nie z trenerem czy tam całym sztabem, no bo... Bardzo dobre podejście. No bo wiadomo, że ja chcę dla siebie jak najlepiej przede wszystkim i dla drużyny, no to ja też nie będę wymagał, że jestem na wypożyczeniu z Brighton, tu jest ten sam właściciel, no to ja też nie będę wymagał tego, że ja muszę grać, bo jestem z Brighton. No bo wiadomo, że jak ktoś jest lepszy na ten moment ode mnie, no to ja jestem w stanie no to zrozumieć i zaakceptować, no bo to jest normalne w roli piłkarza, nie? No ale mam nadzieję, że za dwie, trzy kolejki już gdzieś tam będę w tym pierwszym składzie. Rozmawiałem z twoim kolegą i ty mówiłeś o tym, że przed Euro 2020 pojechałeś na krótki wypoczynek. To była Grecja chyba, tak? I ten kolega kazał się zapytać ciebie, jak się dogadałeś w sprawie zdjęcia, które chciałeś wykonać i ile za nie zapłaciłeś. Który kolega? Wspominaliśmy już o nim tutaj. Swoich źródeł się nie zdradza. Mateusz Węgowski. Tak? Gościu, pomyliłeś odwagę z odważnikiem? No nie, to było tak, że gość, no opalamy się na... Myślałem, że mówi do Łęgiego gościa. Nie, opalamy się na moją kobietką na basenie. Ty się bawiłeś chlebkiem wtedy, tak? Na basenie, tak, pamiętam. Fajnie, ciepło, pogódka. A ty przychodzi jakiś gość i mówi, że no zrobię wam zdjęcia, no bo ja pierwszy raz byłem sam na wakacjach za granicą, no to mówię okej, okay, no gościu mówi, podchodzi, mówi, że zrobi nam zdjęcia, że no ile będziecie chcieli, to tyle weźmiecie sobie i tam jedno zdjęcie, tam chyba 10-15 euro. Mhm. Mówię, dobra, weźmiemy sobie kilka, żeby nie przesadzać, nie? A gościu mi mówi, że 500 euro chyba? Za wszystkie, nie? Wow. Ja mówię, czy tam 700 nawet, nie? Mówię, że tak spojrzałem i mówię, ile? On mówi, dobra, dla ciebie zrobimy promocję 400, nie? O kurde. Ja mówię, dzięki za taką promocję, nie? Przyjechałem na wakacje na kilka dni, a ty mi... No, 400 euro za zdjęcia. Za wakacje płacą, no, więcej pieniędzy za zdjęcia niż za wszystko. No, ja mówię, no dobra, no pierwsze wakacje, fajnie jakąś pamiątkę mieć. Kobieta czeka. Fajnie jakąś pamiątkę mieć, mówię, to nie będę widziwał i tam dałem te 400 euro i... Można powiedzieć, że podpisując kontrakt z Brighton, odrobiłeś. Tak, odkułeś, no odrobiłem, ale wtedy zabolało jeszcze, no, nie? No. To nie były jakieś tam najlepsze czasy w sprawach finansowych, no ale teraz już odrobiłem. Czy na przykład się zajmujesz w czasie wolnym? Bo mówisz, że konsola to też tak się gadnie, że FIFA w ogóle nie gra. No właśnie, też się dzisiaj zastanawialiśmy jadąc tutaj, jak ty masz plan dnia? Znaczy, ja dzisiaj mam akurat wolne, no to ja wróciłem wczoraj, nie wiem, tak w pół do pierwszej do domu, bo nie dość, że dojechałem do Lir, a z Lir do tej Antwerpii i mam 40 minut, nie? Okay. Coś takiego drogi. No i troszkę sobie dzisiaj pospałem tak do 12. Trzeba było odpocząć. Tak, do 12 sobie pospałem, śniadanko, włączyłem sobie Netflixika, taki fajny serial oglądam, jaki? Polski, Instynkt, taki kryminalny, nie? Ja lubię takie kryminalne. No i tak między innymi to robię, no bo tak patrząc... plan mój taki tygodniowy, no to ja też nie mam za dużo wolnego, nie? No bo jak ja zaczynam trening zazwyczaj o 8, w sensie od 8 muszę być w klubie. A o 8 musisz być w klubie, to tak, wcześniej. 8 w klubie i 14 jakoś kończysz, nie? No, czyli jak, wiesz, prawie cały etat, no. Tak, no masz, no ale masz później pół dnia wolnego, no tak naprawdę, no i przez te pół dnia albo jedziesz na jakieś zakupy spożywcze i później odpoczywasz tylko, nie? No bo wiadomo, jak jesteś od 8 i na nogach, no to jesteś troszkę zmęczony, no i później sobie się regenerujesz, odpoczywasz, gdzieś tam sobie obejrzysz i kończy się dzień tak naprawdę, nie? To życie też jest teraz trochę bardziej ułożone, jak mieszkasz z dziewczyną, niż jak mieszkałeś z Hubertem Turskim chociażby. W Szczecinie. No delikatniej jest bardziej ułożone, no. Wiadomo, że to nie były... Takie rzeczy się jeszcze wspomina i każdy ma w życiu taki okres, że gdzieś tam potrzebuje troszkę tej swobody. Ale to było tak, że czuliście, że soduwa wam lekko odwaliła wtedy, czy nie? Nie, raczej... nie. Znaczy, ja czułem, że ja jestem taki, że uczę się na swoich błędach. Nie lubię na czyichś błędach się uczyć, bo... No bo wiadomo, że czy tam ktoś pójdzie na imprezę, załóżmy, ktoś tam ich złapie, no to... Ja muszę sam tego doświadczyć, żeby się przekonać, no bo... Co mi z tego, że to usłyszę, nie? Pewnie. A jak ktoś mnie złapie, no to ja dostanę jakąś tam karę czy coś tam i będę już wiedział, że lepiej tego nie robić, nie? No bo to nie jest potrzebne. No ale teraz jesteś już młodym, ułożonym człowiekiem mieszkającym w Belgii. Kasper, dziękuję ci ale serdecznie. Fantazji ci nie zabraknie, tak myślę. Ani na boisku, ani poza nim, czuję, że to nie będzie żaden problem. Dzięki serdecznie. Dziękuję bardzo.